Powódź z 1997 roku jest wydarzeniem, wokół którego po dwóch dekadach wciąż najmocniej kształtuje się zbiorowa pamięć mieszkańców Dolnego Śląska. 7 lipca bieżącego roku minęło 21 lat od czasu, kiedy wielka fala powodziowa zalała Kłodzko. Powódź tysiąclecia okazała się najgroźniejszą, największą oraz najtragiczniejszą klęską żywiołową w skutkach, jaka kiedykolwiek dotknęła stolicę ziemi kłodzkiej. Ja w czasie powodzi uczestniczyłem i pomagałem ewakuować sklep, który wtedy pracował. Bezpośrednio w powodzi nie uczestniczyłem w akcji ratowania miasta czy czegoś takiego. Tutaj w Kłodzku to się wydarzyło inaczej, było bardzo dynamicznie. Wszystkie historie działy się bardzo szybko. Ciekawostką było to, że niespotykany żywioł ludzie obserwowali bardzo dziwnie. Mało kto reagował w ogóle, że należy ratować swój dobytek, mienie, uciekać czy jakieś inne środki podjąć. No i w Kłodzku ta cała sytuacja właśnie była szybka, dynamiczna, zmienna, błyskawicznie żywioł dokonał olbrzymich zniszczeń. Powódź, o czym jeszcze wtedy w 97 roku nie wiedzieliśmy, była wydarzeniem, które już wpłynęło na całe nasze późniejsze życie, ludzi, którzy mieli z powodzią wtedy do czynienia. Musieliśmy wtedy opuścić mieszkania, domy, w których do tej pory całe życie mieszkaliśmy. Wszystko się pozmieniało i musieliśmy po prostu odmienić często cały tryb życia, zmienić miejsce zamieszkania. Wspomnienia, które wtedy się w nas zrodziły, już chyba zostały w nas na pamięć. To były tak silne przeżycia, wszystko było tak nagłe i gwałtowne, że my jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak to wszystko na nas wtedy wpłynie. Fundacja imienia Tymoteusza Karpowicza przez kilka miesięcy realizowała projekt mający na celu stworzyć zbiorową publikację gromadzącą wspomnienia, zdjęcia związane z powodzią na Dolnym Śląsku z 1997 roku oraz film dokumentalny zrealizowany na podstawie zgromadzonych, opracowanych i zmontowanych amatorskich bądź półprofesjonalnych zapisów filmowych. W kawiarni Kłodzkiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera książki oraz pokaz filmu. W grudniu odbyła prapremiera książki i do tego mamy czyli do lipca mieliśmy już 8 spotkań z pokazem filmu, który jest do książki dołączonym i z samą książką. Także to jest taki końcowy etap tego projektu, który się przez cały rok toczył. W tej książce jest wiele wspomnień, które udało się nam zebrać przez sądy uliczne, przez zbiórki w internecie, albo przy okazji takich spotkań jak się odbyło w Kłodzku w roku ubiegłym i tam dziesiątki wspomnień też my zbieraliśmy w pociągach, w kolejach dolnośląskich na pewnych relacjach, gdzie podróż się zamieniała w coś zupełnie innego niż tylko dojechanie do punktu docelowego, no bo ta pamięć o powodzi jest wciąż żywa. Każdy właściwie zapytany, jeżeli był w wieku, który mu to umożliwia, co robił w dniu powodzi, jest w stanie dokładnie powiedzieć, co wtedy robił, no bo to się tak mocno wryło w pamięć też moją. Ja pochodzę z Bielawy, czyli po drugiej stronie gór Sowich. Nasza druga fala tak samo w Bielawie została mocno zapamiętana. Kłodzko było takim pierwszym sygnałem i no, jest skala tego jest zupełnie unikalna i trudno jest sobie to wciąż wyobrazić, że to się wydarzyło, a jednak to prawda. Biorąc pod uwagę też materiał, który żeśmy tutaj dzisiaj oglądali i historię z całego Dolnego Śląska i nie tylko. Ciekawostką jest to, że no to są bardzo ciekawe historie ludzkie, bardzo trudne, a rzeczywiście my w Kłodzku przeżyliśmy to szybko, zniszczenia były wielkie, ale szybko żeśmy wracali do żywych, jeśli to można tak ująć. A we Wrocławiu woda stała przez ponad tydzień czasu. I tam ten żywioł miał całkiem inny wymiar i inne znaczenie jak to, co u nas się działo. No, aczkolwiek rzeczywiście materiał jest interesujący. Książka myślę, że będzie bardzo ciekawą lekturą i jest dobrą pamiątką dla wszystkich.